Witam ostatecznie z tej strony. O, przepraszam was bardzo. Dzisiaj będziemy opakować pudełko, które zostało w jakiś świetny impact. Nie ma wyglądu w środku. Przepraszam za mój dziwny stan, ale byłem dzisiaj na manicure kopytek i trochę mi jest ścierano, więc są trochę takie nie do pokazania. W związku z tym muszę sobie dać radę troszkę bez nich. Nie bardzo wiem, co jest w tym pudełku, szczerze mówiąc, mam tutaj dzisiaj moje... O kurczaki. Moje standardowe narzędzia, jak ten wypasiony nożyk do papieru z II wojny światowej. Słyszałem, że z dziada, pradziada, którejś rodziny ktoś go trzymał tam z tyłu, pod ogonkiem. I mam też... O kurde. Nożyczki. Nożyczki, którymi będziemy zaraz się dobierać do tego pudełka, żeby sprawdzić, co jest w środku. Pudełko jest w standardowych wymiarach, które są podane, o nawet o tutaj, 43, 17,5, 31 cm. Jest takie stosunkowo lekkie. Mam nadzieję, że nie było tam żadnej szklaneczki. Nie lubię szklaneczki, więc mogę być też szklaneczka. Są nożyczki. Cholera. I jest też nożyk. I teraz może tym nożykiem jakoś spróbujemy. Dlatego moje kopytka są w opłakanym stanie. Już sobie pokazują coś więcej. Może tym nożykiem tak... No, no, czapka mi spadła. Kurde, jeszcze w niej byłem. Byłem troszkę w ogródku marchewki podjeść. I miałem czapkę. Szal ściągnąłem, resztą sobie dałem rady. Ale już z czapką trochę mniej. O! Jest tu kopytko. Cholercie. Otwieramy pudełko. Jak tutaj mówię, mam zwyczaju w tym filmikach w unboxingach od Nitka są, jest pewna jedna rzecz, że pudełko zostanie otwarte. Kurde. Coś mi tutaj nie idzie. O, tak i weszło, ale nie mam coś zniszczone. Sekundka. Jestem pewny, że... O, obie poradzę. Dobra, jest pierwsze otwarcie. Co ja tutaj widzę? Dobra, nieskalane kolejności. Dużo kartonu. Kartony! Kartony! To jest wszystko kartony! O, nie wiem, co. Coś jest, co tutaj jest. Zaraz to będzie. Stało się, co się. O, te kopytko mają takie biedne. Tak nie piekło dzisiaj. Bardzo chodzą mi się, takie złe. Czuję się troszkę jak... O, dobra, ja tak się czuję. Proszę się do wnętrza pudełka. Kartony! Język kartony! O, kartony, takie gładkie! O, kartony! Kartony! O, kartony! Okej! Okay. Poza kartonami w pudełku znajdowały się też słuchawki Neitec Genesis HX88. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. Fonia, Boże, fonia. Szkoda, że nie bąbelkowa jest, bąbelki. Bąbelki. Słuchawki HX88. O kurde. Neitec Genesis. Zobaczmy, co ty szczęście się w środeczku. Dobrze. Napisane jest, iż są to słuchawki 7.1. O, te kopytka takie śliskie to pudełko. Tyle słuchawek, to pudełko. Chcę pomyśleć, że tu jest naklejka. Kopytka. Dobra, Neitec Genesis HX88 Real Sound 7.1, więc słuchawki przestrzenne. Z tego co się orientuję, mają swoją kartę. Mają kartę głosową, dźwiękową wbudowaną w sobie i zapadają tam z głośników kilku w jednej muszli do naszych małżowinek,
sprawnionych, dobrych do dźwięku. Co nie umieszkam sprawdzić, pamiętajcie, że cały unboxing jest na stronę geeks.pl. Geeks.pl, o Jezu. Dużo unboxingów już było. Zapraszam do oglądania. Tymczasem wyłaniają się słuchawki. Ale coś mnie to atakuje! Atakuje mnie! Wyciągany mikrofon, sterowniczki, kabelek, instrukcja oraz rzekome słuchawki. Słuchawki są na USB. USB i zaraz wam jeszcze, myślę, pokażę je zaraz z bliska. Tylko moje kopytka biedne poranione. Tyle kurde, to jest takie śliczne, będą zaraz tą chodę, pudełeczka. Pudełeczko takie super. Tyle kartonu. I tu jeszcze folika. Kartony, wtedy będę dzisiaj budował fort. Będę dzisiaj budował fort. Kabelek. Kurde, wyciąłem, jestem manikiem dzisiaj. Taki mnie po drodze. Ale już nie tak się odbiły te kopytka. Okej. Woreczku, tak jak mówiłem, to jest mój karton. Coś wypadło. Tak jak mówiłem, w woreczku jest załączony mikrofon. Mikrofon jest oddzielny. Jest też panel. Panel do sterowania głośnością. Myślę, że zaraz wam tutaj zarzucę z bliska. Tylko pochwycę sprzęt nagrywający w me okaleczone kopytka. Zobaczycie słuchawki z bliziuteńka. Całe pudełko na sam koniec. No i oczywiście słuchawki. No, wyspek na dzielni plus 20. Chyba tak jak tutaj klawiatura, którą gadaliśmy wcześniej od Nateka, ma również podświetlane logo, chociaż mogę się mylić, bo skąd mam to wiedzieć. No i wyglądają całkiem zacnie. No tak, widzę panel tutaj ładnie oklejony, dotykowy, więc nie ma żadnych wypukłości, wszystko będziemy zmierać kopytkami, więc może jednak dobrze ten mail wystąpił. No jest ten mikrofon, zaraz to podłączymy, zaraz to przetestujemy, zaraz to poskręcamy i zaraz wam, tak jak mówiłem, pokażę wam jeszcze to z bliska. A tymczasem sprawdźmy, czy pasują. Oj, koją moje uszy. Nie wiem, czy teraz jesteś w domu, ktoś, bo już nic nie słyszę. Trochę spłynione się wszystko stało. Może to tutaj leż sobie. Ja też po każdym tym panem muszę powiedzieć. Tak, no, teraz my. Muza jeszcze nie gra, ale myślę, że przetestujemy. I niebawem będziecie mogli poczytać coś więcej w słuchawkach na Geeks.pl. Tymczasem, tak jak powiedziałem, przywiążę się jeszcze do pokazania wam słuchawek z bliska, żebyście mieli tutaj wgląd. Pożyczę jakieś cudowne ręce sąsiada, żeby też wam coś poobracał. Tutaj te rzeczy wszystkie przed kamerą, będziecie mieli tutaj jakiś pogląd. A tymczasem ja się żegnam, mówię do was Nitek. Nie żegnam się, jeszcze będę wam opowiadał, co widzicie. To ja się nie żegnam. Zoomujemy. Zoom in, cameraman! Słuchawki Nitek Genesis HX88 w pełnej krasie. Po lewej oczywiście wtyczka USB. Ładne rączki sąsiada, nie? Po lewej wtyczka USB, na środku panel dotykowy, który odpowiada za głośność i inne funkcje, które nie są jeszcze mi znane, ale sprawdzę je niebawem, więc poopowiadamy sobie na geeks.pl o tym. Ten panel jest podświetlany, podobnie jak logotypy na muszlach. To akurat wiem nie z tego, że już te słuchawki podłączałem, ale widziałem gdzieś jakieś screeny i zobaczymy też, jak to wszystko się sprawuje. Poopowiadamy sobie o tym na geeks.pl. No i oczywiście pudełeczko, jak widzicie, panel tutaj świeci, 7.1 real sound w każdej muszli, więc myślę, że tutaj zmiecie mi jądra, jak będziemy tutaj słuchać, ale tak jak mówię, poddam to testom i sprawdzimy już niebawem, jak to wszystko się sprawuje. To byłoby tyle, mówi do was Nitek. Do zobaczenia na geeks.pl. Oczywiście dajcie piątkę pod filmikiem, jeśli wam się podobało. Dajcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej. Oczywiście też komentujcie, żyjcie. I jola! Adieu! To byłoby tyle. Geeks.pl, Nitek, pa!